Radia Komicznica. Także dzisiaj mówimy o Erasmie z Rotterdamu. Dlaczego on taki ciekawy? U nas troszeczkę wiadomości, u nas aby nie złości, bo katolicy nie znają Pisma Świętego i lubią się kłócić. A my chcemy ich zapędzić do kościoła, żeby się sobie pomodlili i będziemy dalej głosić prawdę, proszę Państwa. Tutaj do mnie pycha, coś dzwoni, kurczaczek. W ciągu najbliższych kilku godzin, już za chwileczkę, powtórzenie wczorajszej porannej katechezy. O 3:30 czytać, aby być mądrym. O godzinie 4:00 aktualności dnia, a po nich kilka minut po 5:00 godzinki ku czci niepokala niepoczętej Najświętszej Maryi Panny. Życzymy wszystkim dobrego odbioru. Także będzie teraz, proszę Państwa, katecheza. Międzynarodowa gwiazda Erasm był prawdziwym kosmopolitą. Mieszkał i pracował, proszę Państwa, w kilku krajach Europy, gdzie na dworach i uniwersytetach miał wpływowych przyjaciół. O jego opinię pytali uczeni z wielu krajów. Sławę zawdzięczał swoim dziełom, które były powszechnie czytane i szanowane. Przez pewien czas wszędzie, gdzie się udał, witano go fanfarami. Cieszył się jednakowym szacunkiem wśród książąt, prałatów oraz uczonych. Z tego powodu jeden z dzisiejszych pisarzy określał go jako renesansowy odpowiednik międzynarodowego celebryty w naszych czasach. Renesansowy odpowiednik międzynarodowego celebryty w naszych czasach. Także proszę tutaj z nami. Erasm z Rotterdamu urodził się w 1469 roku, czyli bardzo dawno temu, w XV wieku, a zmarł w 1536. Był najpierw podziwiany jako jeden z najbłyskotliwszych uczonych Europy, a później oskarżany o tchórzostwo i herezję. W jego czasach w Europie toczyła się możliwa, bo wiecie Państwo dobrze, czy nic nie można. Zawsze to się obróci przeciwko Ciebie i będzie dramat. Oh.